Siemanko, siemanko, ja jestem Werte, ze mną jest Świątek. Witam, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, ja mam tutaj odpaloną krótkofalówkę, bo dostaliśmy jakiś cynk, że ktoś się gdzieś rozbił niedaleko nas, także będziemy go pytali, halo, halo, człowieku, bardzo żyjesz? Odbiór, słychać mnie, habibi, habibi. Tak, 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 halo, słyszymy cię, czy ty żyjesz? A nie no, głupie pytanie, gdzie jesteś? Tak, umarłem, ale wstałem i żyję. Jestem na samolocie prawdopodobnie. Dobra, ja tu cię widzę na moim radarze, to my po siebie pójdziemy. Dobra, odbiór bez odbioru, bez odbioru, no dobra, to chodź Świątek. Lecimy, dobra. Tak, drugi odcinek The Forest z ekipą, znaczy nazwany w sumie jako pierwszy, bo ten poprzedni to był taki test, bo chcieliśmy zobaczyć, czy chcecie dalej oglądać serię, oglądać. Także lecimy, widzicie, gra już chodzi bardzo, bardzo ładnie u mnie, nie to co poprzednio. O wiele lepiej mi chodzi w tym kamieniu, aniżeli w OBS-ie. Mhm. Nie, mi ogólnie wtedy źle chodziło na rozdzielczości za dużo torów. Tak, nie miałem tego rozkminione, że przez to było. A to przez tego teraz sobie cisnę 1080p. Ale ten samolot bliziutko, ale że ten kolega nam się rozbił tu niedaleko. No, zresztą widzowie, co oglądali poprzedni film, do końca powinni wiedzieć. Tak, tak. O co chodziło. Dobra. Dobra, cześć, pa, cześć, widzę go. Bierej go. A człowieku, a dzień dobry. Nie, z tym kamieniem, wypadł. Ej, Świątek, to chyba nie on, bo ten nie umie gadać. Halo, czy to znowu rozmawialiśmy? Chcesz kamienia? Halo. O Jezu, a ty co? Ja też mam takie same. A, tak, to on, dobra. Witamy cię tutaj. Cześć. Ale żeś się tu rozbił, ale żeś sobie tutaj... No powiem ci tak, pozostawił tutaj, rzeczy. Że no i chętnie wezmę. Bawiłem się z tą panią, ale jakaś taka no niezbyt chętnie, nie trochę drętwa. To powiedziałem. No okay. Taka drętwa trochę. Dobra, spoko. Kumple, mam pytanie, bo trzymam bo się obudziłem z tym kamieniem w łapach, a chciałbym go puścić. Nie wiem, czy ktoś mi na super gluta go wziął, jak go wyrzucić? Wciśnij G. O. Chodź kam. No, żeś ty poszedł wąt, dobra. Także Hunter, witaj w ekipie V2. A, witam. Bardziej. Cześć wszystkim. Hunter z tej strony, yo. Także tak, Hunter tutaj dołączył, jak najbardziej. Zbierzmy sobie tutaj parę rzeczy, które tutaj oczywiście z nami, znaczy do nas przyleciały z Hunterem. Bardzo fajnie, że nam tutaj jakieś zapasy zgromadziłeś, bo już u nas trochę biednie tam jest. No tak, wiesz co, bo tak akurat sterowałem... Wyspa. Wiesz co, bo ja zdawałem prawo jazdy na samolot w San Andreas i tak kazali mi lecieć i no i wyszło z tego. No dobra, tak chyba też do tego San Andreas się przejadę i też się nauczę tam latać, bo widzę, że całkiem fajnie, całkiem tylko najpierw fajnie. Najpierw będziemy musieli troszkę ten nasz samolot w sumie złożyć do kupy i wtedy będziemy mogli polecieć dopiero do szkoły, bo tak, to wiesz. Ale spoko, jedną część już mamy, wystarczy druga jeszcze. Dokładnie. I będzie bardzo w porządku. Co to? Dobry. Ty, ej, tu ktoś jest jeszcze! Patrzcie, to. Widzicie? Ktoś jeszcze przyleciał. Czekaj, gdzie wy jesteście? Gdzie? Ja was nie widzę. Nie będziesz mnie bił. A żeś Hunter teraz przyprowadził towarzysza. Hunter, ale żeś po prostu... A żeś a, przyprowadził. A to są te, dokładnie. To są oni. Czekaj, ja już biegnę. Ale kto oni? Czekaj, z jakiegoś wariatkowa ja ty się urwałeś z nimi? Ja z niej piłem, czekaj. Ja nie chcę wiedzieć, co ty z nimi piłeś. Ciszę, kuźwa, no nie po... Nie no, dobra. Ale czekaj. Nie... Ojebany. Ty, to jakiś Tarzan. Ty, dzisiaj... Ty, ale... Gdzie wy jesteście? Po co do kibla trafisz, a tutaj na drzewo wchodzisz? Co za chłop? Dobra, padł. Dobra, Zdzisiek leży. Dobra. Ej, czy to nie był jakiś wypad z wariatkowa? Czy ty przypadkiem nie pomyliłeś samolotu? Dobra, nie, czekaj, Zdzisiek, chodź, ja cię odprowadzę, kuźwa, tak byś nie będzie powrotem na samolot. To czekaj, ja wezmę Andrzeja tutaj, co leżał. Dobra. Pakuj z powrotem do samolotu, kuźwa, oni wyjeżdżają. Dobra, Andrzej, Zdzisiek, jeszcze Czarka, gdzieś pewnie spotkamy. Czarek to mój tu kolega, czasem tak jeden biega tutaj. Dobra, chodźcie pod dom, chodź kolego Hunter, pokażemy ci tutaj nasz... Pierwszy domek, który służy tylko, żeby się zapisywać, ewentualnie jak nam tutaj się jakaś libacja zła zrobi na dole, żeby tutaj w nim sobie przenocować i się ogólnie pochować. Dobra. Możemy też się pochować w dołkach, ale to dopiero jak umrzemy, ale nie planujemy umierać. Także to nie, jest nasz domek powietrzny, on wygląda póki co tak, nie jest w ogóle zabezpieczony niczym. To jest kwestia dwóch minut machania kijem, żeby go zrobić. O, baran z Komodo, dobra mam, przepraszam, musiałem tutaj wziąć jednego. Dobrze, patrz, tutaj też mamy ognisko. Tutaj mieliśmy upojną noc ze Świątkiem ostatnio. Koledzy! Jest i Czaruś! Cześć Czaruś! A ten drugi kto to jest? Sławek!
No to słabo. O kurde. Czyli dobra, to jest Czarusiem. O, Czaruś się zagryzł! Czaruś mnie najebał! Bij! Czemu ja nie mogę bić? Ej, Czaruś dziczał nam tutaj, po wczorajszym. Dobra, Sławek, Sławek... Dobra, mogę bić. Ej, dobra, ej, chodź ogarnijcie, kolego, chodź kolego. Bo Czaruś jest bardzo niegrzeczny. Dziękuję. Ja już biorę Sławka. Sławek powiedział, że mu się stamina skończyła, patrzcie. Dobra, leży. Ej, ich trzeba spalić, ej, chodźcie do ogniska z nimi. Dobra, biorę. Dobra. Ja już z Czarusiem nie mam sojuszy. Dobra, a tak nam się fajnie piło ostatniej nocy. Dobra, Sławuś. Masakra. Musisz się rozgrzać. Ale mówię wam, znaczy ty Hunter, bo... Czarek uciekł. Ciebie z nami nie było, aha, okej, okay. No to taki Czarek, bo słuchaj Hunter, bo my sobie tutaj piliśmy, wczoraj właśnie z Czarkiem tutaj, i jakiś samolot tutaj latał i pytał zwierzę o pozwolenie, to Czarek jakoś tak zamotał i mówił temu samolotowi przez radio, żeby leciał w lewo, później w prawo i mu zabrakło benzyny, ogarniasz? Tak było śmiesznie, że po prostu aż rozbił się, nie, czekaj, to ty leciałeś, a to nie było tematu. A ja tak się dziwię, kurwa, czy to mi się kręci w głowie po alkoholu, czy pilot zaczął beczki robić i pętle. A no widzisz, bo Czaruś ma taki odjazd, a widzisz, a teraz na przykład przyleciał ze swoim kijem i zaczął machać, chyba mu jedzenie nasze nie posmakowało wczoraj i jakiś agresywny się stał, a to zły Czaruś, widzisz, takie rzeczy tutaj mamy. No, ogórkami go poczęstowaliśmy, a on tak się odwdzięczył, no. No, ogórkami, ja ten myślał, że go się w pupę wkłada, nie? I po prostu... I się dziwił, że go później piekło. No bo dupy ma dzisiaj Czaruś i nam tutaj widzicie, przyleciał i nas zaczął bić. No zły Czaruk, nie? Dobra. Ale widzicie, Czaruś wczoraj taki był dobry do picia, nie? Był taki fajny. Ziomek tutaj mówił, że my jesteśmy prawilne ziomki, bo częstujemy ogórkami. Jak ktoś może przyjść tak podnieść dwie jaszczurki. Dobra, ja idę z przyjemnością. Ale słuchajcie, bo Czaruś taki prawilny ziomek, a teraz się okazało, że on jest taki, wiecie. Nie, Drehol, taki Sebix typowy się okazał. Ty, ja też mam na full, to muszę chyba sobie przygotować. Okazał się Sebixami i nam tutaj ustawki zaczyna robić, także musimy się jakoś tutaj przed nimi zabezpieczyć, bo widzicie, no niebezpiecznie się stało. My tu z Czarusiem do wódeczki i tak dalej, a tu się takie rzeczy od. Dobra, Hunter, ty masz miejsce, żeby podnieść mięso, czy nie bardzo? Właśnie, bo tutaj źle się dzieje. Czekaj, mam jeszcze trzy miejsca, bo tutaj pięć. Jeden. Dawaj, kotleta. I tutaj drugi kotlecik. Ej, także dobra, widzisz, słuchajcie, panowie, słuchajcie, plan jest taki, że musimy tutaj zrobić swoją... Czekaj, ja biorę tą jaszczurkę tak, o. Jest Czaruś pod domem. No Czaruś! Chodź tu, Czaruś! Nie, to nie Czaruś, bo Czaruś się ma patyka. Nie, to co, to jest żona Czarusia, pamiętasz jak wczoraj przyszła i zaczęła drzeć na niego ryja? O nie, Halina, o nie, ona była zła. Ja jebę. Kurwa, siedzi i gra, zostaw go, kobieto! Jezus Maria, to chłop nie może, 28 lat chłop kurwa nie może sam z domu wyjść, aż się oplułem, no. Co to za rządy, dawaj ją kurwa, palimy, gwałcimy, rabujemy, w jakiej kolejności tylko chcemy. Obstawiam, że jak ją spalimy, to później nie będzie co gwałcić. Jak to nie, człowieku, po śląsku nie. Na chrupko lecimy. Ej, róbcie z nią co chcecie, ja do takich rzeczy nie dopuszczam, ja ją chętnie zjem. Dobra. Można i tak. Tak. Ja w ogóle załóżę. Ej, to sobie przecyganiłem, bo zabrałem tą skórę, sorry. Ale widzisz, co ta wyspa robi z ludźmi. To jest zła wyspa. Takie są tu tematy, takie schizy. O, kija znalazłem, czekaj. Ja chcę tego kija. Pa, jaki to jest zarąbisty kij. Patrz, widzisz rybkę? Patrz, gdzie jest Dory? Na pewno tutaj, haha. O, też znalazłem kija. Gdzie wy jesteście? Też, tam, też dobra. Też kija, to fajnie. Mam kija. Dajcie mi zamoczyć kija też. O, słyszę tego, słyszę ktoś tu. O, widzę kija. Nie, bo to jest ta japońska sauna i tutaj jest ta kopulacyjna, czy jak ona się nazywa. Okej. Okay. Ej, bo tu rybki już wszystkie wyłowiłem chyba. Ale ze mnie rybok. O, mam. Tak? Mam harpunę. A to każdy ma patyka. A, przyfarciłeś. Ej, uwaga, kolejne sebiksy, ej. Nie to, Boże! To jest taki typowy waper, chodź tu. Pokaż. Ej, ja mówię, no... Kurde, no bierz Czarek, go, bierz go, bierz go. Zrobiłem maskę na Halloween, nie? Gin śmieciu! Ile ich tutaj jest? Nie wiem kogo bić, dwóch naraz. Gdzie mnie na dzidy operacyjne robisz? Ty, jaki on... Właśnie mówię, ty takie rollo takie duże z podwójnym serem, nie? On robi. Co za chłop? Dobra, biorę go na palenisko nasze. Ja go biorę. O, dobra, napiłem się.
Będę brał cię kolego na ognisku, chodźmy, Jezus idziemy. Jezus Maria, ale jak to wygląda, wszyscy idą, ale, kurwa, biorą. Ale mówię, my tu mamy złe ustawki, chyba musimy się obmurować, co? No ale właśnie pytanie, czy zostajemy tu na dłużej, czy zwijamy się zaraz, nie? No właśnie, tak czy siak, musimy mieć jakąś bazę, no nie? No. Widzę, że tu chcieliście na wodę coś zrobić, ale garnka brakuje. Tak, 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 brakuje nam garnka, trzeba będzie jakiegoś... Podcast. A, ja miałem pójść, bo wiedziałem gdzie jest, to czekajcie, może się wybiorę. Mhm. Dobra, to chodźmy, Świątek ma plana. Dobra. No, przynajmniej pamiętam, gdzie kiedyś było garnek, więc zobaczymy, czy dalej jest w tym samym miejscu. Poka. A ten, bo pytanie, czy gdzie chcemy się budować tak właściwie? Czy w środku lasu, żeby mieć dużo materiału? Ja nie mam pojęcia, możecie decydować. Ja myślę, że plaża by była spoko. Bo pamiętam, że ty miałeś taki epicki projekt u siebie. Ja u siebie? No ale to miałem to całe jeziorko, koło którego jesteśmy właśnie obudowane, nie? No, no, no. To pamiętam, jak mnie wprowadziłeś na save'a, mnie to po prostu zagiełeś. Ale tego save'a dalej mam, nie? Więc tam można podejrzeć, nie? No to ja mówię, nie? Myślę, a my tu się fajnie, kurde, budujemy wtedy, no nie? Wchodzę do Świątka, a tam budowla na 2000 desek, nie? Kurde, lasu żadnego nie ma w okolicy. Po prostu... A tak sobie zrobił. Dobra. Z wyspy, no. Są namioty, na pustyni jakoś mnie wprowadził. Są kolejne walizki też. No super. Tylko teraz jest garnek, mam garnek. I gitara. Dobra, robimy czepanko. Czepanko? Tak, czepanko walizek, robimy kontrolę lotniskową. Skoro Czaroś taki niedobry, to mu przetrzepiemy jego zapasy. Dobra, będziemy czepali czapkę. Książkę podniosłem. Okej. Okay. Ale nikt nie potrafi zastąpić. A nie, passenger manifest. Aha, okej, okay, lista passengerów. O kurde, flary. Ja znalazłem 3 dolary, ale się nie podzielę z wami, moje pieniądze. Ja znalazłem flary, a te 3 dolary. Świątek, dorymuj coś jeszcze. A ty tutaj garnek. Świątek masz, proszę, dla ciebie gary. O, a ja już wziąłem gary. A ty, ja też se wezmę. O. Będą 2. Dobra. No i spoko. Dobra, coś tu jeszcze możemy im wytrzepać? Ja jeszcze pieniądze zabrałem. Jeszcze więcej pieniędzy. O, też znalazłem w flary jako. Dobra, więcej to jakaś mucha mi lata, cc. Creative Commons mucha, lol? A nie, tu są jeszcze 2 walizki. O, petardy, flary znaczy się. No, najlepiej. Dobra. O, już mam 9 tych. O, w pizdu. I jeszcze trochę. Ile tych flar? O, już nie mam miejsca na flary. Ale ja też. Ja też. Tylko 10 można mieć. Shift happens. Dobra. Ale wiemy gdzie są. Będą się pewno resetowały. Tak, więc to musimy się zdecydować. Czy budujemy się gdzieś blisko domu, żeby jakby coś szybko loty walić? Czy gdzie? I pytanie, jaki domek robimy? No nie wiem, no jak chcecie. Ja mogę być projektantem coś ala to co miałem u siebie, nie? Dobra, jeśli dobra. To będzie epickie i będziemy mieli co robić. Dobra, zdaję się na ciebie w takim razie. Dobra, jakąś ekipę budowlaną sobie jeszcze znajdziemy. Jakieś... Oj, trzeba tutaj jeszcze wielu pasażerów. Ale ja mówię, zagadamy do Czarusia, on tutaj dobrze bajerował te samoloty, dokładnie. No nie? To sobie polatają, nie? Tutaj tak, zaraz możecie wylądować, tak, jest spoko, nie lądź. Mamy lotnisko, spokojnie, dacie radę. Tak, zaraz wam odkryjemy, no nie? Tutaj, a tu nagle... My taki rozkładany pas mamy, wiecie, za chwilę tam, jak tylko się zniżycie na odpowiednią wysokość, to rozłożymy wam. No i tak, kurwa, widzicie, żeśmy się rozłożyli. Lądujcie, to jest tylko atrapa lasu, lądujcie. Czekajcie, gdzie my teraz jesteśmy w ogóle? A, dobra, musimy w prawo odbić. Hunter na dobrze, okej, super, ekstra. Myślę, że coś tam za mną biegnie, ale to ja na chwilę obecną nie, jednak. Dobrze, za chwilą się udarło ryja, więc możliwe, że jednak było coś. Tylko wiecie, tutaj kurde, jak będziemy tam, gdzie mamy aktualny domek, to jest też blisko samolotu, także częste jazdy na pewno będą. Oj, tak. Dobra, ja już stawiam tu gara. Dobra. Okej. Okay. Lajtowo. Dobra, jaraj się, ja zbieram kości. Może by zrobili my od razu jakieś te stanowisko na te kości, jakiś trzymak. Oka, czemu nie? No będziemy się ogólnie tutaj rozbijali, czy jak to będzie wyglądało? Tak. Tutaj, dobra. To w takim razie ja tutaj gdzieś też pierdyknę coś na patyki. Gdzie tu dobra, było jak chcecie, to mogę zrobić tak, żeby drzewa odrastały. Mhm. Możesz to na kolejne zrobić, bo drzewa się tak przydadzą rozminić. Na pewno. To spoko, to będzie gitarowe. Dobra, koszyk na kości. Jak ktoś ma jeszcze kości, Boże. Koszyk na kości, jak ktoś ma jeszcze patyki, to proszę tutaj. To będzie można już układać. Zaraz dorzucę, bo ja mam full. Dobra. Bach. Ja właśnie tak patrzę tutaj, co to jest, bo tak
Muszę się troszeczkę zapoznać z tym wszystkim. Jasne. Wiele nowinek nie ma, ale troszkę jednak to było. Ale i tak trochę podchodziło przez ten czas, jak się nie grało, nie? No, trochę na pewno, ale... Wiem, co można by sobie zrobić. Na pewno dobrym shitem będzie zrobić sobie stanowisko na jedzonko, żeby się suszyło. Tak, i od razu będzie to, o, to możesz od razu w sumie zrobić. Zawsze będzie, dobra, już się zawsze z kanibali będzie użytek, nie? No. No. To jest nie tak z tym drzewem, o. Super. Uwaga, leci. Gdzie leci? Jaszczurka tam uciekła. A, drzewo, myślałem, że jakiś ten, jakiś ulung, ale o, dobra. Tu też jest jeszcze. Ja. Chodź tu. Mieciu. Zrobi ktoś stoja. Wow! Czarek! Ty mamy do pogadania, chodź tu. Czarek, chodź tu. Dostaw tę macugę, kurwa, wracaj. Czarek! Nie, tak. Chodź tu, frajerze. O ty, Czarek. Czarek, dziurę znalazłeś. Dobra, bierę go. Ja zabrałem głowę Czarka. A ja mam całą resztę. Powiesimy sobie ją gdzieś, nie? I w ogóle tu mamy zejście jakieś do podziemia. Ja pierdolę go. Panie. Dobra. Zrobi ktoś może jakiś stojaczek na to, co właśnie na te kłody? Chwila. Najpierw jakbyście mogli podokładać swoje patyki tutaj do tego, do suszarni i do basketu. Jasne. Dobra. Suszarnia gotowa. Basket, I basket, basket, potrzebne tutaj. Było? Tutaj. Dobra, jest. Dobra. I można podkładać kości. Oka. Dobra. nie siadaj kolego. No odpoczynek będzie jeszcze czas. Co to by wrzucić na naszą... suszarkę. Patrzcie, nasze trofeum, głowa wisi. Jej. Mamy to. Naprawdę będziemy żarli głowę? Jezus Maria. No może czegoś się nauczymy, nie? No myślę, że od Czarka akurat wiele mądrości nie wyciągniemy. Ej, ale przecież jak go teraz zabiliśmy, to jak my będziemy ludzi tu sprowadzali? Myślę, że on puścił tam wydarzenie na Facebooku, że tu impreza będzie. A, chyba że tak, chyba tak. Że zdążył. A ten, Świątek, oglądałeś może kiedyś Pokémony? Nie bardzo, ale troszkę. To tam zawsze są takie lekarki i policjantki, które mają swoje siostry, bliźniaczki i mają tych sióstr bliźniaczek tak z 5 milionów, nie? A, okej, okej. Także myślę, okay. Że tutaj jest taka patologia na tej wyspie, że po prostu Czarka jeszcze nie jednego tutaj spotkamy. Okay, i dosłownie dobra. Z imieniem Czarek, no nie? Dobra, jak króliki dobra. Się robią po prostu, nie? Tak. Dobra, to czajemy. Także się dzieje tutaj. Dobra, coś jeszcze mam? Na luzie, nalajcie. Ja postawiłem trzymajkę na ten, na kamienie. Dobra. Na drewno jeszcze mieliśmy zrobić, czekaj. Na drewno i na badyle by się przydało. Ktoś już postawił dobra, coś? Dobra. Są na kamienie tutaj. To ja mam tutaj na badyle. Boże, na kłody. Dobra, i kładę, jest a, kładka na kłody. Nie mam, o, ty proszę. No, ja też właśnie do tego... To Operation teraz... Patyczek. Tak a jest. A tutaj. Ej, co się stało? Czemu tutaj goście leżą? Chyba się... A. Bo ktoś, spaliły się pewno, bo tam czaruj się no obok tak, leżą. No tak. Bo już myślałem, że ktoś rozwalił, nie? Oho, burza, fajnie. Oho, no ładnie. A akurat sobie usiadłem przy ognisku, nie? Płonie, o, się rozpadało. Ojej. Ej, halo. Cholera jasna, ja pranie wystawiłem. No i teraz trzeba zbierać. No. Króliczek, chodź tu. Życie. Kurdi, uciekł. O, za cholerstwo. Dobra, ile ja mam tych? Bywa. 9. Myślałem, że świnie widzę, no nie, to teczka różowa. Tak się zdziwiłem troszeczkę, no, nie? Byłoby zdziwko małe. No. Dobra. Podlatuję. Okej. Okay. Ja badyli więcej nie mam. Zrobione jedno. Okej, okay, luzik. Teraz drugie. Cie. Patyk. Nasz kamień. Chodź tu. To dokończone jest, okej. Okay. Dobra, dwa patyczki mam. Parę patyczków wrzuciłem. Kłody odłożone. Okej. Nalajcie. Bardzo fajno, bardzo fajno. Dobra. Ja podpalę ognisko, nam się zrobiło. Bo... Jasne. Jasna sprawa. Dobra. Ja już tam biegnę też do was i ja już mogę zrobić drugą trzymajkę. I tak ona będzie nam gasła, bo kurde deszcz pada. No. Nabieram. A, ja jestem bogaty, patrzcie kurwa, dolary do ogniska, o jak się świeci. Ognisko na bogato w tym momencie, nie? To jasne. Dobra. Czekajcie, coś chciałem sprawdzić w craftingu, food and water. Water collection, to nam się przyda tak w luj. Trzeba by tego, żółwia ogarnąć. Żółwia, no. Właśnie. A na żółwie tak to będzie trzeba gdzieś na morze się wybrać. Mhm.
To może po prostu pójdziemy w kolejnym odcinku na taką wyprawę. Przy okazji może siekierkę znajdziemy tu modern. To będziemy lepiej obcinali. Obcinali, może znajdzie się nam ktoś kolejny do pomocy. Mamy nadzieję. Tak. Bo do projektu ja naprawdę będzie potrzeba mięso, troszkę żeby ludzi. Się wysuszyło trochę. Na lajcie. Ja zbieram jeszcze kamyczki. Pozbierałeś nieźle, nie? Dobra. Czekajcie. Nie to. Bo ja tu miałem... Lizarda, to sobie go zagotuję. Już są pełne stanowisko kamieni. Są, jest. Cholera, jak się ciemno zrobiło, panie. No, prawie nic nie widać. No, jak księżyc wyjdzie, to będzie trochę jaśne, tak jest zawsze. Świątek, ale mnie przestraszyłeś. Myślałem, że tu Czarek sobie jakiś podbieg. Czy jakieś kurde te góry teraz tak w nocy strasznie blisko się wydają. Te za nami. No. Zimno mi się zrobiło, muszę się ogrzeć, pany. O, zjadłem. O, komuś bym zeżarł niechcący tego. To byś dostał. To by się nie było. Kto zabrał moją jaszczurę? Halo, gdzie mój jaszczur? Ja się opowiedz nam jakąś historyjkę. O właśnie, tak na noc. Na noc. W ogóle zobacz Werty za tą twarz nieskalaną intelektem. Był Czaruś! O Sojusz! Nie sojusz. Pal się! Gdzieś ktoś krzyczał. Chwila, ja idę się... Tam się szarpie. Chodź! Dobra, ugasiłem się. Mój cil nie odpala. Już? Okej. Okay. Fajna historia. Cool story, brawo, bro. Aż mi się przypomniała tamta historia, która była tam, jak na ten odcinek na Halloween nagrywaliśmy. Z tym, że straszny potwór przyszedł, coś tam ma tu patrzy, ma tu matka tych mutantów wychodzi, nie? I o w mordę, co to jest? Ty nie byłeś tą historią. O właśnie, gdzie... mówiłem, że ktoś tu był, kurde. Andrzej! Uważaj za tobą, Świątek. O ty, dobra, kurde, unikaczu. Ole go cisnę, ole go. Wow. Leży i kwiczy. Ej, no nawet uderzyć nie mogę. Chowaj to za paniczkę. Dobra. Pięć śmieciu marynowany, daj go, bądź się na mnie marynuj skupusował. Go teraz tym, ogniskiem troszkę. To myślę, że będzie smaczniejszy. Dawaj, kurde. Chodno mi tu do ogniska. Proszę bardzo. Bardzo dobrze. Tak. Proszę mi tu nie przychodzić więcej. Dobrze. A, zimno się robi. Zatruli mnie. Trzeba się wykąpać. Dobra, nie wiem jak wy, ale godzina już... Dobra, idę w kimono. Okay. Zapraszam na górę. To w sumie można iść. Dobra, idę. Właśnie. Ja nie podglądaj tutaj... mi tam pod kieckę, nie? Te. Spokojnie. Pod kieckę. To teraz zapisać, tak? Z. Do spania. Zapiszesz rano. Dobra, zapisałem ten, dałem se. No, oj, jaki ładny poranek, ciągle leje, kurde. To ja nadpisuję slot pierwszy, żeby było wiadomo. Ja sobie biorę też C. Dobra. No i spoko. Okay. Ja tu myślę... Wow, co tak co? Wieje, halo? Jak głośno. Co? No halny jakiś zawiał czy coś, no nie? Widzę, że drzewa się kołyszą, ale ja nic nie usłyszałem. A u mnie po prostu jak zawiało, tak prawie... Mi odbytowało, ja teraz coś słyszę. Takiego. Ocie panie. Dobra, to ja myślę, że to jest dobry czas na zakończenie odcineczka. Także dziękujemy bardzo za oglądanie, dzięki za wszystkie łapeczki w górę. Do poprzedniego odcinka po prostu zrobiliście chaos łapkami w górę, za co wielkie dzięki. Mam nadzieję, że tutaj też zrobicie chaos. I pamiętajcie, kolejny odcinek już będzie o wiele szybciej niż ten, bo już tutaj z wakacji wszyscy powracali, także jest bez problemu z nagrywaniem. I będzie szybciutko kolejny odcineczek i będziemy dalej się tutaj bawili. Także jeszcze raz dziękujemy za oglądanie, dziękujemy za łapeczki w górę, za udostępnienie na fejsie. Zapraszam oczywiście na kanał Świątka, jeśli u mnie oglądacie, i na kanał Huntera do subowania, tak, tutaj nowe ognisko będziemy mieli. No i co, widzimy się niedługo, także na razie i cześć, żółwiczek. Pa, pa.